Przed nami zadanie z naszego portalu. Ja je sobie tu skopiowałem, odczytam, rozwiążemy i potem sprawdzimy rozwiązanie. Kupujesz członkostwo na siłowni. Członkostwo to kosztuje $40 za miesiąc. Na wykresie i w tabeli u dołu tej strony D oznacza całkowitą liczbę dolarów, którą płacisz. Czyli tutaj mamy D za członkostwo na siłowni, a T czas w miesiącach. Czyli to jest zmienna niezależna T, a zmienna zależna D. Napisz równanie przedstawiające kwotę pieniędzy D, którą zapłacisz za członkostwo na siłowni, jeżeli będziesz miał to członkostwo przez te miesiące. Załóżmy, że masz członkostwo siłowni przez 24 miesiące. Ile będzie cię kosztować członkostwo przez 24 miesiące? I tu mamy wpisać. No dobrze, czyli tak. Miesiąc, każdy miesiąc kosztuje $40, tak? Czyli tu mamy taką tabelkę, która nam pomoże. Tu mamy też wykres, prawda? Jeden miesiąc 40, dwa miesiące 80. No nie ma żadnych zniżek. Trzy miesiące 120, cztery 160 i podobnie tutaj, prawda? 1, 40, 2 miesiące 80, 4 miesiące nie zmieści nam się, 3 miesiące 120. No teraz na tym wykresie jest troszeczkę więcej, bo tutaj zakłada, że właściwie na przykład T może być 1 i 125, prawda? Dla takiego T również tu byśmy potrafili odczytać. No, czyli 1,1 miesiąca. No, czy sprzedają członkostwo na taki okres, to nie jest jasne. No więc jaki jest związek między D i T? Czyli D, no skoro za miesiąc płacimy 40, to za T miesięcy płacimy 40 razy T. No, taki jest związek między ceną, jaką zapłacimy, kosztem naszym, a liczbą miesięcy. Czyli D równa się 40T. No teraz, jeżeli będziemy 24 miesiące, czyli koszt 24 miesięcy, to będzie 24 razy 40. Może pomnóżmy. No 4 razy 24 to jest 96, czyli to będzie $960. No to wróćmy teraz i wypełnijmy tutaj. Czyli tak. D równa się 40 razy T. Dobrze. I członkostwo będzie nas kosztować $960. $960. Sprawdźmy odpowiedź. Doskonale. I jak zwykle zachęcam Was do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.